2 grudnia 2020 rok. Hamburg-Wandsbek, Kościół Świętego Józefa, Matka Boska Nadziei, Święty Józef, Święty Ojciec Pio. Drugi grudzień w oczekiwaniu na Chrystusa. Dzisiaj mamy 77. rocznicę cudownego uzdrowienia wodą z Lourdes księdza Stanisława Czajki, późniejszego biskupa Częstochowy. Tego dnia alianci bombardowali Berlin, miasto urodzenia polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. To była trzecia polska królowa. Tego dnia tragedia w Bari. Zbombardowane statki z gazem musztardowym wysłane przez Amerykanów, którzy projektowali wytrucie milionów Niemców gazem musztardowym. Składowali tam tony gazu. Zamiast milionów Niemców zginęło tysiące ludzi. Straszna tragedia w Bari. 11 lat potem, 2 grudnia 1954 roku, umierającemu papieżowi Piusowi XII ukazał się Chrystus, go uzdrowił. Jezu, ufam Tobie. Hamburg, miasto Maryi, miasto wygnania świętego papieża Benedykta V. Miasto, gdzie okno na świat. Miasto urodzenia Hermana Cohena, Augustyna Marii Najświętszego Sakramentu, który odnowił Karmel we Francji, w Anglii i również pośrednio w Polsce. Urodził się 10 listopada 1820 roku w Hamburgu, w rocznicę praw miejskich Wadowic, gdzie powstał klasztor świętego Józefa Karmelu, któremu zawdzięczamy właśnie nawróceniu jego przez mocą Eucharystii w Batems. Sługo Boży, Hermanie Cohenie, wstawia się za nami. Święty papieżu Benedykcie V, wstawia się za nami. Jezu, ufam Tobie.